tego lata króluje ponadczasowa klasyka i oczywiście moda mniej formalna, tak zwany styl casual, smart casual, który jest połączeniem elegancji mody męskiej oraz stylu codziennego. W sezonie letnim na pewno warto zdecydować się na garnitury o lżejszej gramaturze, w kolorach, w różnych odcieniach szarości, błękitach, odcieniach granatu. Będą one nie tylko lżejsze, ale i bardziej przewiewne. Dobrym rozwiązaniem również na tą porę roku są marynarki sportowe, mniej formalne. Taka marynarka powinna znaleźć się w szafie każdego mężczyzny. Idealnie skomponuje się ze spodniami bawełnianymi typu chino. Warto pamiętać, żeby koszula była dobrze dopasowana, czyli wytaliowana, przez co też podkreśli męską sylwetkę, będzie się prezentowała naprawdę dobrze. Idealnym podkreśleniem każdej stylizacji są właśnie dodatki. Między innymi możemy postawić na dzianinowy krawat, jedwabne, kolorowe, wzorzyste poszetki. Do tego świetnie sprawdzi się pleciony pasek z klasyczną klamrą. Latem świetnie sprawdzi się zamsz w różnych kolorach. Do tego możemy skomponować również obuwie stylizowane na trampki, także mamy bogaty wybór wśród obuwia na sezon. Wymyślono skoki w tandemie, żeby osoby, które nie wiedzą, jak to jest, a chcą spróbować bez kursów, bez stresów większych, tak, żeby mogły przyjechać na lotnisko, zrobić krótkie przygotowanie, przeszkolenie i po 15-20 minutach mogą wsiąść do samolotu, skoczyć z instruktorem. Są przypięte do tego instruktora, więc skaczą w tej samej uprzęży, pod tym samym spadochronem. Instruktor jest to osoba, która ma minimum 1000 skoków, tak, takie są wymagania, więc jest to doświadczona osoba. No frajdę, przede wszystkim frajdę i przyjemność. Dla panów tutaj ja bym polecał szkolenie spadochronowe. Nawet nie skoki z instruktorem w tandemie, bo to jest, bym powiedział, bardziej dla pań, tak? Chociaż niekoniecznie, ale takich, tak, kogoś, kto czuje, że jest mężczyzną, chce po prostu spróbować, to zapraszam na kurs, na samodzielne skoki. Osoby, które już mają kilkadziesiąt, czy tam nawet kilkaset skoków, już wiedzą, że nie można się wszystkiego nauczyć w tym sporcie, trzeba cały czas poświęcać swój czas i doskonalić swoje umiejętności. I osoby, które mają jeszcze więcej skoków, no wiedzą, że jest niemożliwe fizycznie, żeby się nauczyć wszystkiego. Tak? Także to jest wspaniały sport, jest dużo różnych możliwości rozwoju. Tak? No i dlatego jeżeli ktoś się wciągnie, no to często na długie lata pozostaje w tym sporcie.